nasze życie społeczne i polityczne naznaczone jest niekończącymi się napięciami i jałowymi sporami, tracącymi z przed oczu troskę o dobro wspólne. Niech to wszystko stanowi dla nas zachętę, by zesparać, a nie rozpraszać, by budować, a nie trwonić dobra, które jest i które trzeba cierpliwie umacniać. W tej królewskiej katedrze u grobu świętego biskupa i męczennika Stanisława prosimy go o orędownictwo w niebie, by ład moralny umacniał się w naszej ojczyźnie, w naszych środowiskach, wspólnotach i rodzinach, a przede wszystkim w naszych sercach. Módl się za nami. Kult świętego Stanisława, tradycja związana z tym, powinna być w tych trudnych czasach oparciem dla nadziei i wiary w przyszłość swego posłannictwa i swej posługi dla zbawienia każdego i wszystkich.